40 wierszy jest wydane. To znaczy 400 jest nietkniętych, leży w domu gotowy. Wydałem te wersy. Jeżeli to kogoś ucieszyły te wersy, to się cieszę. Takich myśli nieuczesanych i uczesanych, bardziej sensownych lub mniej, też trochę poszło, około 180, a ze 200 jeszcze zostało tak na czekaj. No i tak samo podobnie i fraszki. Także czas najwyższy, ja bym to już zakończył ten na pewno. No i, tym bardziej, że akurat... Do następnego adwentu. Nie, to chyba nie będzie. No i co mogę powiedzieć? To znaczy, że już się pochwaliłem wszystkim co tego. Dopowiem jeszcze tyle, że nie wydane zostały na przykład moje osobiste takie, jak to powiedzieć, nie życzyły za, jak to mówi? Myślenia, biografia. Biografia, no, dziękuję. Biografia, no to też jest wierszem cały czas. 30 wydaje się jeden stron no, maszynopisu formatu A4 i nawet, co was może rozśmieszę na koniec, nawet testament jest napisany w pięciu, na pięciu stronach formatu A4. Proszę? To by oznaczało, że jest co dzielić, jak pięć stron. I przesamy językowo. Jest nazwany życiorys, który obrazuje nieco i charakter, i życie pana Tomasza Peciora. Już 50 wiosen w życiu oglądałem, lecz nigdy takiego uczucia nie miałem, jakie dzisiaj mieć mi z urzędu wypada, a tylko dlatego, że tak się układa. Od najmłodszych lat i małem się pracy, jedyny syn ojca, bywają i tacy, jakom nie miał brata, a siostry niestety uznawały rolnictwo niegodne kobiety. A że rodzic natury był wątłym człowiekiem, rozerwawszy żylaki, nosił je pół wiekiem. I praktycznie rzecz biorąc, przez te swoje rany 50 lat cierpienia z życia wymazany. Nic dziwnego, że nie mógł zdobyć wykształcenia. Nie ziściłem też życia swego marzenia. Przypisane na zawsze do ojcowskiej schedy, miałem prawo do ciężkiej pracy i nielżejszej biedy. Odczesnąłem się wkrótce, z tego nie wyżyję. Wciąż przemierzam zagony, nie wiem jeszcze czyje. Choć dawałem dość pracy, nie szczędziłem znoju. Pojąłem, że pieniędzy nie ma z ziemi ani gnoju. Podjąłem pracę w zakładzie słynnym, bo lotniczym. Lecz schedy ojca mnie zdradził, nie zostawił z niczym. Wszak żyli moi rodzice i rodzeństwo było. Stąd zamiast się polepszyć, to się pogorszyło. Założyłem rodzinę, myśląc, że we dwoje mniej straszna będzie praca, lżejsze znoje. Rzeczywistość była inna. Przyszły na świat dzieci z tych kęsów, co miał przedtem. Spadł mi co trzeci. Wzrosły moje wydatki, koszty utrzymania. Wiązałem koniec z końcem, zwłaszcza kosztem spania. Energii w sobie miałem przecież zapas spory. Ginęły cudne noce i złote wieczory. Czasami się zdawało, że już zgubię troski. Czy to były o mamy, czy był to cud boski? Tylko po to, by potem jeszcze gorzej było, by mi resztę nadziei i tarczę wytrąciło. Tak lat 20 ponad przeminęło, sam się nieraz dziwiłem, skąd się tyle wzięło. A bieda, choć nie ta sama, ale i nie mniejsza, bieda idzie z postępem, na dziś jest dzisiejsza. Wyjechałem do Stanów, myślę, przełom życia,
Tam zarobię pieniążków, dokonam odkrycia. Usychałem z tęsknoty za domem i krajem. W imię lepszego jutra 2 lata tyrałem. Powróciłem do kraju i tu inwestuję. Polak wszędzie zarabia, lecz w Polsce buduje. To mój kraj, ma ojczyzna, niech i moja chata i mój wkład gotówkowy polskie dziury łata. Ledwo skończył, nie całkiem, już staję do pracy, staję się podatnikiem, jak wszyscy rodacy. Tworząc nową placówkę, myślałem o ludzie, co dojeżdżał do miasta i pracował w trudzie. Jest nowe miejsce pracy, już zbieramy siły, myśl twórcza, energia i młodość ożyły. Górą nasi, wygrana, produkcja ruszyła. Naszym majątkiem naród, a w narodzie siła. Tylko podnieść morale, krzyczą patrioci. Inni, prywata, biznes, ustąpcie idioci. Rozgorzała na dobre walka polityczna, nieuczciwa, nierówna, niepatriotyczna. Tak zajęła umysły, ani się spostrzegli, jaką drogą, jak szybko w bezrobocie wbiegli. Poprzez cenny na przekór, niszcząc gospodarkę, społeczeństwu podając tak goryczy czarkę. Kto ma ziemię, do domu, niechaj gospodarzy. Kto otwarty, wywalić, niech myśli, co uważy. Zmienić spółkę, że z diabłem nikt nie oponuje. Jak zmienimy, co wyjdzie, kto się tym przejmuje? Tak i ja do swej roli wrócić przymuszony. Musiałem, tu, pośród zagony. Stanąwszy, spojrzał na świat bykiem i uświadomiłem sobie, że jestem rolnikiem. Słaby ze mnie rolnik na ówczesne czasy, nie dają mi radości swojskie kiełbasy, bo pewna świadomość leży w sercu na dnie, która mówi o tym, że to wszystko padnie. Padnie, bo paść musi, pozbawione racji, pozbawione aplauzu, zasad demokracji. To mogłoby oburzyć nawet świętych w niebie, gdyby mogli brać udział w rolnictwa pogrzebie. Wiwat król! Wiwat szlachta! Wiwat wszystkie stany! Lecz wtedy to chłop był jeszcze pańszczyźniany. I nie licho ksiądz go łechtał dziesięciną, tym, co nędzy chłopstwa bywało przyczyną. A czyj jest chłop dzisiejszy? To wolny najmita. Nikomu nie sprzeda mięsa, mleka, żyta, masła, mąki, jajek, choć ma jajka śliczne. Paniusie dziś wolą jajka zagraniczne. Ale płacić musi i nie dziesięcinę. Jemu, jak zostanie, czasem odrobinę przy dzisiejszych cenach, to w plewie i gnoju. A co ma ze swej pracy, potu, znoju? Tylko satysfakcję, a z niej korzyść taka, że dziury w budżecie to ją nie załata, że za to pokolenie jego w wierze wzrasta, że choć jest dziad z dziada potęgą i basta. Kto dziś mi wytłumaczy, co oznacza wstęga, co przysłania mi oczy? Czy dziad, czy potęga? Może lepiej porzucić własne łany żyta, wyjechać za granicę, być wolny najmita. A hańba spadnie na tych, co władzę trzymają, że rolnictwa i chłopa to w pień wycinają, że zamiast trutnia cieli robotnice, że ostatni, co karmił, uciekł za granicę. Od kolebki aż do piachu człowiek żyje w ciągłym strachu. Jak pamięć mnie nie myli, już od dziecka mnie straszyli. Najpierw dziadem, czarownicą, że mnie złapią, że mnie schwycą. Potem dwują, bakałażem, milicjantem, komisarzem. Jak mi praca iść nie chciała, głodem mnie straszyła mama. Kiedy głos podniosłem czasem, zaraz mnie straszono pasem. Kiedy brakło mi pieniędzy, to się zaraz bałem nędzy. A gdy pracę już dostałem,
zawsze się zwolnienia bałem. Do dziś majstra kierownika, choć ten, gdzie chce, to nos wtyka. I oszanię, choć wiem swoje, bo czternastki się wciąż boję. Kiedy przyszedł czas pożegu, wtedy sercem pełnym lęku nocami się człowiek pora, żeby nie wziąć w dom upiora. By za żonę nie wziąć diabła, żeby mi zarała sadła. Lenia jędy sekutnicy, potwora szwabskiej spódnicy. Gdy się o to bać przestanie, znów się boi o mieszkanie. Rodziny większej też strach założyć, bo może nie mieć co do ust włożyć. Strach jeszcze większy o wychowanie. Komu dla dzieci dziś czasu stanie? Które z rodziców wie, co go czeka? Od dziecka, jako starszego człowieka. A jak się widzi czas niespokojny, to człowiek zaraz boi się wojny. Nawet po deszczu, gdy woda schodzi, zaraz się człowiek boi powodzi. Kiedy w kolejce kiełbasy łaknie, boi się, trzęsie, bo zaraz braknie. I każdy taką paniką sieje, że od nowego wszystko zdrożeje. I tak ten żywot, choć mamy cały, wypełnią strachy. Reszta banały. Żałować nie warto tylko z tej przyczyny, że brak spokoju jednej godziny. Jeszcze proszę dalej, nie wiem, sam. O, już. 29 rok. Potrafię to w tak fantastyczny sposób ująć, ponieważ to jest tak napisane, że każdy zrozumie, o co chodzi. I właśnie tego chciałam panu Tomaszowi pogratulować i tego mu zazdroszczę, tej prostoty wyrażania swoich myśli, które są celne, trafne, dowcipne, ironiczne i zawsze trafiają w samo sedno, w sam środek tego, o co w wierszu chodzi. Panie Tomaszu, serdecznie gratuluję kolejnego tomiku i bardzo cieszę się, że mogłam ponownie napisać taki nieduży, krótki wstęp do tego zestawu wierszy. Mówię ponownie, ponieważ wcześniej już pan Tomasz obdarzył mnie takim olbrzymim zaufaniem, że napisałam wstęp do barw rzeczywistości oraz troszeczkę do fraszek. I tamte wiersze też miałam przyjemność układać tematycznie i proszę mi wierzyć, że miałam z nimi mnóstwo i refleksji, ale też i no, dużo śmiechu. No nie czarujmy się, dużo wierszy pana Tomasza to są takie, które pomagają nam rozjaśnić szare dni takie, które są właśnie teraz. Panie Tomaszu, bardzo się cieszę, bardzo panu dziękuję, gratuluję i nie wierzę, że to jest ostatni tomik. Złożyć panu serdeczne życzenia z kolejnej książki poetyckiej, bo tak? Pozwólcie, że rozłożę swoją wypowiedź na trzy razy, bo naraz psychicznie nie wytrzymam. Tak się ułożyło, proszę państwa, że stało się na dzisiejsze święto, na dzisiejsze wesele, prawda, drużbą bezdruchnych. Miała przyjechać ze mną pani, którą chyba wszyscy tu znacie, pani Matkowska. No nie mogła przyjechać, no nie mogła. Natomiast w moje ręce dała pismo, żebym odczytał panu Tomaszowi, co niniejszym chciałem zrobić. No tak się stało, jestem drużbą bezdruchny, została w domu. No, ale jeszcze w dobrej kondycji, tak, nie martwmy się zdrowiu. No, uzupełnię sprawę, bo ta pani właśnie Matkowska ma 91 lat, tak. Któregoś tam stycznia kończy, bodajże tak, 20. Tak, tak, no. 91 lat. Ja tego nie podniosłem, ale wydawało mi się, że w tym gronie jest to osoba tu na tym terenie jak najbardziej znana. Jestem z Sandomierza, jestem tylko sympatykiem poezji. Osobiście sam nie piszę. Dlatego ci, co piszą, mają u mnie jak największe uznanie. A teraz spotkani tej właśnie, która już jest ponad 90 lat w twórczości, chciałem przeczytać panu Tomaszowi słów parę. Do rzeczy. Bardzo słuszne. Drogi Tomaszu, przez trud, tęsknoty i marzenia codziennie dążyłeś do szczęścia. To nie odbyło się bez cierpienia. Nie znajdowałeś czasem miejsca.
wśród burz, złudzeń i zawodów przeklapała się radość, uśmiech i pogoda. W natchnieniach poezji mieszkałeś w ogrodach i każda chwila była ci droga. A kiedy widziałeś nad sobą góry, które jak kreszcze z sobą się zwarły, swoją poezją wzniecałeś góry, które budziły świat czasem zamarły. Oby twe natchnienia nigdy nie skryły, niech twe serce czułością wykwita. Wyzwól energię i wszystkie siły, by dumna z ciebie była Rzeczpospolita. Ułożyła i wypisała pani Natalia Matkowska, którą znam, przepraszam bardzo, no 3 tygodnie za sprawą pana tutaj obecnego, pana Pyciora, gdzie... Mili mi się to jeszcze. Gdzie zrobiliśmy nam niespodziankę i odwiedziliśmy właśnie tę panią seniorkę, prawda, w niedawnym czasie. Więc przekazuję na ręce panu autorowi. Mam jeszcze inne na piśmie życzenia, ale później może ktoś przede mną. Są z dość daleka, aż z Kazimierza Dolnego. Tylko mam je też odczytać. Dziękuję bardzo. Paraduje, ziomeczka, to nie jest zazdrosna i zagrożenia nie czuł. Miewał on różne przygody, problemy z tą bidą i z tą od kapusty maryną. To z takich wpadek wyciągnął naukę i znów do wierzchu wypłynął. Za miesiąc Tomasz będzie obchodził kamienną urodzin rocznicę, 75 lat. Jacek z tej strony oprócz życzeń świątecznych i noworocznych 120 rocznicy ci życzę. Dziękuję. Niech cię urzeczywistnia się przekonanie o odwadze i wytrwałości. Uskrzydla twoje marzenia, którymi warto się dzielić. Nadzieję, bez której nie da się żyć. Aby grono aniołów nad tobą czuwało, a każde wypowiedziane życzenie to kształt serca miało. Życzę ci, byś dalej czuł się swobodnie i swobodnie pisał. Nigdy za to nie siedział i broń Boże nie wisiał. A teraz jeszcze tak już na dodatek, żeby jeszcze państwo się uśmiechnęli. Mój wiersz pod tytułem Wyszedł tą dziurą co pies. No już sobie pan Tomasz może teraz usiąść do drugiej. Proszę, jest miejscowość Bliźniakowo. Dużo w niej bliźniaków właśnie. A dlaczego o tym mówię? W dalszej części to wyjaśniam. Dwie siostrzyczki, dwie bliźniaczki po sąsiedzku zamieszkały. Obie były mężatkami i po dwoje dzieci miały. Jedna miała imię Ania, drugiej na chrzcie Hania dali. Mężów miały też bliźniaków, Wiesiek, Czesiek ich wołali. Wspólnie razem pracowali, dzieląc smutki i radości, ciesząc się z sukcesu drugich bez odrobiny zazdrości. Ludzie się im przyglądali, jak kowalscy się szanują. Wspólnie wychowując dzieci, bawiąc się, razem pracując. Wmieszał się w to diabeł kusy, bo to jemu nie w smak było i zaczął robić zakusy, by się bractwo poróżniło. Wieszkowi podsuwa Hanię, która żoną Cześka była. Kiedy do niej się umizgał, Hania bardzo się zdziwiła, mówiąc: Wieszek, czyś się zgłupiał? Jak ci nie wstyd mnie podrywać? Przecież żoną twą ma siostra ładniejsza niż ja jest chyba. On przed diabła opętany nie ustaje w swych zamiarach. Mówi: jestem w tobie zakochany i musisz być ze mną zaraz. Ile zechcesz to zapłacę? Musisz tylko cenę podać. Za tę chwilę przyjemności ja nie będę się targować. Hania mówi: czy mi czekaj, bo muszę przemyśleć sprawę.
biegnie prosto do swej siostry, wykłada kawę. Obie siostry ustaliły, do stodoły pójdzie żona, przebrana w ubranie Hani, jej perfumami skropiona. Słuchaj, Leszek, mówi Hanka, 500 złotych to kosztuje. Będę w stodole o 8, tylko z szeptem dyskutuję. Odbyła się operacja. Ania 500 dostała. Wieszek jeszcze ją przytulił, żadna mnie tak nie kochała. Rano, kiedy się obudził, widzi stół bogato zastawiony. Jest szyneczka, wódka, ciasto, w środku boczek podsmażony. Wieszek mówi, co się stało, takie bogate śniadanie. Gdy co wieczór dasz 500, to zawsze takie dostaniesz. Mówisz, żadna tak nie kocha. A z kim wczoraj, durniu, byłeś? Zamiast Hani była Ania, ty nic nie zauważyłeś. Chłopy w domu cuda mają, lecz coś zamyka ślepie. Myślą, że jak będzie obca, to mu będzie dużo lepiej. Szanuj te, co ślubowałeś i porzuć minę pod ponurą, bo jak będziesz w boki skakał, to wyjdziesz tą, co pies dziurą. Mam tu jeszcze porad parę. Szanuj, bracie, ojców wiarę. Szóste przykazanie nie cudzołóż, ze swą żoną spać się połóż. Kończąc wiersz, chciałem powiedzieć, jak się sprawa zakończyła. Ania urocze bliźnięta w 3 kwartały urodziła. Wpadając w śpiewny rytm wierszy z pracy dzisiejszej uroczystości w Czcianie, wyrażę kilka myśli. Niech rozważą panowie, niech dowiedzą się panie, że często wielcy duchem korzenie mają w Czcianie. Tu korzenie szafera, tu korzenie kantora, a dziś króluje poezja pana Tomasza Pyciora. Poeta postanowił niniejszym to czyni obnażyć własną wrażliwość przed swymi znajomymi. O WSK zapomniał, nie obchodzi go pole, nie udając kogoś innego, słowami gra własną rolę. Gdy inni spłycają sens życia i duchem wegetują, nic z siebie dla kultury i czytać nie próbują, on wie, że nie samym chlebem, że trzeba coś dla ducha. Z dowcipem zawartym w słowie, że przyjemnie posłuchać. Choć wiele to mi tu wydał, dychą się nie zachłysnął i dziś po raz kolejny świeżym humorem błysnął. Bo zamiast spać nocami, wiersze pisze namiętnie. Poetą jest na co dzień, a nie tylko odświętnie. Po wiekach tu wszyscy zapomną, jaki kto miał majątek. Pamiętać będą jedynie czciańskiej poezji początek. A jedna z ulic w Czcianie, oprócz szafera, kantora, będzie się zwała dumnie Aleją Tomasza Pyciora. Drodzy mieszkańcy Czciany z bogatą tradycją w kulturze, dbajcie, by pan Tomasz poezją zachwycał was jak najdłużej. Tego serdecznie jemu i państwu życzę. Tu jest duplikat. Dziękuję. Ale chcę, żeby do tego doszło, to nie ma nie doczekam. Państwa, to jeszcze ja, jeśli nie mam nikogo przede mną. Dwa tomiki trafiły w moje ręce za przyczyną jednej osoby obecnej tu na sali, ale pan to już nie wie od kogo. Napisał to pierwszy, wyżalił się, że nie wie skąd ja mam te tomiki. Ja myślę, że trochę później jeszcze będzie okazja zrobić taką małą samowolkę i ten wiersz, który został napisany tydzień temu. Tak, tak myślę, że tak zrobię.
to będzie taka, myślę, panie Tomaszu, samowolka i już od tego się chyba nie wywinę. Ale teraz wracając do rzeczy. Otóż te dwa tomiki spowodowały, że w następnym chyba dniu albo za dwa dni znalazł się u kolegi poety, który mieszka w Kazimierzu Dolnym. Ja mu powiedziałem tutaj o waszej gminie, o waszej grupie. Przyjemności przewyższenia zaproszenia Tomasza. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jest członkiem grupy literackiej Słowo w Mielcu, przeciwolerskiej Wiosików Ziemi Mieleckiej. Bardzo często żeśmy się spotykali. A i ostatnio, jak się po raz drugi ożenił z Laską, to on i Laska to już za dużo. Jest po prostu rzadziej do tego miejsca przyjeżdża. Z tego wieczorku poezji, to chciałem powiedzieć, że dla mnie ten wieczór zaczął się, kiedy tutaj były występy artystyczne. Jak usłyszałem muzykę Ennio Morricone, to już miałem dość, wiedziałem, że jestem na wspaniałym wieczorku poetyckim. Ja nie mam jakiejś rozpiczki, żeby przeczytać parę linii do swojego jakiegoś wiersza, powiem. Piszę jak umiem. Umiem jak piszę. Poruszam każdym życia klawiszem. Klawisz jest klawisz, stóp nie go boli. Każdy jak umie życie gryzmoli. No więc my tak gryzmolimy sobie życie. Te lata mijają. Jedne wiersze lepsze, drugie gorsze. Ale po prostu dzięki temu żyjemy pełnią życia i szczerze za to mówię na prawdziwie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pani dyrektor nie przystąpiła tylko z jednej roli tutaj, jako autora okładki, ale ja tutaj chciałem wystąpić również jako wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz mieszkańc Woli Mieleckiej, ale tak po kolei. Dlaczego, nie? Pisanie wierszy przychodziło naprawdę lekko. Przychodzi lekko. To jest nieprawda, że on ma te wiersze, jak mówi, z dymem puszczone, ponieważ, jak to się mówi, z tego co z mojej inicjatywy, te wiersze już są nie tylko pisane na maszynie, ale doczekają się również wersji elektronicznej. Na komputer. Tak on ma? Tak on ma. A więc komputerowo. No, komputerowo. Więc ja wam powiem tylko tyle, że to, co w książce jest zawarte, jest ważne. Ale według mnie, to znaczy nie chwaląc się, pierwsze wrażenie, jakie występuje, każdy, kto bierze do ręki książkę, to jest okładka. I powiem wam, że z tylną okładką nie było problemu. Zdjęcie plus historia 6 razy, 7 razy powielana, zaraz powielana po raz 8. Ponieważ to jest już 8 już wydanie tomiku. Natomiast był problem z okładką tytułową. Dlatego mówię, zdecydowaliśmy tutaj, że będą dwa drzewa. Dlaczego dwa drzewa? Ponieważ to życie nasze zawsze powinno, jak to się mówi, być związane w parze. Także chyba okładka, nie wiem. Czy według państwa jest ono trochę nasennie, czy niesennie, no, ale mówię tak już musi zostać. Ładna, bardzo ładna. Tak już musi być. Tomasz, powiedz, jaki wpadłby pan tą okładkę? Tutaj, drodzy państwo, wszyscy mówicie autor, pisarz czy coś, ale to można stwierdzić takim jednym pięknym słowem. Jest to pasja albo komik. A dlaczego? Dlaczego? Bo ja wyciągnąłem z encyklopedii, że według słownika jest to namiętność, zabaw, entuzjazm, pociąg, upodobanie, zamiłowanie, hobby. Głównym celem jednak pozostaje przyjemność płynąca z jego uprawiania. Pasja nie ma na celu zarabianie, jest to jedynie dodatek do przyjemności płynącej z jego uprawiania. Powinno się tak, pracować z pasją, żyć z pasją i znajdować pasję w swoim życiu. Pasja to nie jest tylko, jak to się mówi, pisanie, bo każdy z nas ma jakąś pasję, którą, jak to się mówi, albo ujawnia się, albo ma ukrytą. Pasja jest różna u różnych ludzi, tylko tą pasję, jak to się mówi, trzeba odkryć, albo trzeba ujawnić. Nawiązuje to do tego tematu, ponieważ, jak państwo zauważycie, na ostatniej stronie pisze, że pierwszy tom został wydany w 2009 roku. Tak, Tomasz? Tak. Teraz mamy rok 2015, czyli to już upłynęło lat. No, tak, w sumie, tak patrząc, ja byłem takim inspiratorem wtedy, żeby Tomasz zaczął te wiersze wyciągnąć z szuflady. Nie było to łatwo, miał różne opory, ale jak to się mówi, przezwyciężył się i dzięki temu no, został, jak to się mówi, sławi nie tylko siebie, ale sławi trzciany tutaj, w swoich wierszach i swoich opowiadaniach. Także czekamy na kolejne wydanie. Tomek, no naprawdę, no nie ma co zasypywać, tym bardziej, że to jest przygotowane. A to, że Tomek dorósł już jako pisarz,
to mogę powiedzieć tylko tyle, że w tej chwili on już nie myśli, jak to się mówi, tak jak Ewa wspomniała, że dostała ileś wierszy, które trzeba było sekretować. On wtedy, w tej chwili już myśli sam, żeby te wiersze nie wydawały się chaotycznie, tylko żeby te wiersze lepiej pogrupować. Czy to prawda? Pogrupować grupy tematycznie czy coś, czyli z biegiem czasu, jak się mówi, z tej swojej twórczości widać, że coś robię, ale to można jeszcze doskonalić. Także Tomasz, gratuluję 8 wydania. Nie padło do tej pory słowo, że to jest 8. Każdy mówi kolejny, ale każdy się bał powiedzieć, że to jest 8 wydanie. Tak. Także, no i czekam niecierpliwością na kolejny wydanie. Gdyby szczerze powiedzieć, to w pewnym sensie w 9 wydaniu mam udział, bo 20 wierszy moich jest w albumie. Pani dyrektor. Literacka Słowo jest klubem, jest sekcją, która działa w ramach Towarzystwa Muzyki Ziemi Mieleckiej. Na grupie zasobie internetowej grupy literackiej Słowo również są Tomasza wiersze, które ostatnio były odnowione. Także zapraszam mnie na stronę grupy literackiej Słowo. W imieniu tutaj zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej chciałem oznaczyć pana Tomasza Pciora odznaką Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jest to oznaka przyznawana dla zasłużonych członków towarzystwa. Pani dyrektor, proszę troszkę w prawą stronę, bo tu kamera nagrywa. Nie, dobrze. Dobra. Także ja dziękuję, gratuluję i czekamy na dalsze. Dziękuję. Nie najlepsza rzecz się stała. Babka się rozchorowała. Pcha się na piec, wkłada szmaty, no i kicha jak z armaty. Chodzi wściekła jak diablica, rozczochrana wiadolica, chusteczką zatyka nos i kicha na cały głos. Na dom jakby plaga spadła, ni spokoju, ani jadła, bo jak ktoś tak kicha w głos, niech od garnków trzyma nos. Serdecznie wdzięczny, że spotkaliście się, że przybyliście. Nie wszyscy mogli, bo rozumiem, że każdy ma swoje problemy, jakże się niesie. 100 lat, 100 lat.